Nieczęsto na frontach II wojny światowej ginęli generałowie. 18 lutego 1945 roku na przedmieściach Pieniężna podczas inspekcji oddziałów został śmiertelnie ranny generał armii, dowódca III Frontu Białoruskiego Iwan Daniłowicz Czerniachowski. Prawdopodobnie na rozkaz Stalina. Na wschód od miasta stoi pomnik wzniesiony na chwałę generała, dwukrotnego bohatera Związku Radzieckiego. I tylko Związku Radzieckiego. Czerniachowski fatalnie zapisał się w pamięci Polaków. W lipcu 1944 osobiście kazał aresztować zaproszonych na rozmowę o współpracy dowódców Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Za jego sprawą ponad 6 tysięcy żołnierzy polskiego podziemia z Wileńszczyzny wywieziono na Syberię.